kto kwalifikuje się do programu Bezpieczny Kredyt 2%, kto się nie kwalifikuje, dla kogo jest ten program, a dla kogo nie jest. Zainteresowany? Zapraszam do odcinka. Cześć, ja nazywam się Rono Szczepankiewicz, a tutaj na kanale rozmawiamy sobie o nieruchomościach, o inwestowaniu w nieruchomości i o tym, jak te nieruchomości może sfinansować. Dzisiejszy odcinek, dla kogo jest, a dla kogo nie jest program Bezpieczny Kredyt 2%, no jest to można powiedzieć, jeden z kolejnych odcinków serii u mnie na kanale jak przygotować się do kredytu, bezpieczny kredyt 2%. Także moi drodzy, chciałbym żebyście rozumieli, że jest to jeden z wielu odcinków. Link do wszystkich filmów z osobna znajdziecie w opisie pod filmem. Mówiłem o tym m.in. jakie są plusy, jakie minusy, o tym jak się przygotować do tego programu, jak na maksa wykorzystać. Ten program, także jest tego mnóstwo, darmowa wiedza, kalkulatory, checklisty, etc. Wszystko w opisie pod filmem. No a dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, dla kogo jest ten kredyt, a dla kogo nie jest. Kto się kwalifikuje, a kto się nie kwalifikuje. No temat obszerny, także myślę, że raczej w 10 minutach się nie zmieszczę natomiast i nie wyczerpię tego tematu. Także piszcie w komentarzach, jeżeli macie jakieś. Pytania związane z tym kredytem. Jeżeli uważacie, że no, no, nie, nie daję Wam odpowiedzi, to po prostu napiszcie ja, postaram się no, przeczytać te wiadomości i po prostu na nią odpowiedzieć. Ok, jedziemy. Najpierw tak szeroko. Dla kogo jest ten program, a dla kogo nie jest? Bo wiecie, to dla kogo jest, a dla kogo nie jest, to nie jest równoznaczne z tym, czy ktoś się kwalifikuje, a czy się nie kwalifikuje. Więc na początek jest to program dla wszystkich osób, które chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie. Dla osób, które są do 45 roku życia i które nigdy wcześniej nie posiadały żadnej innej nieruchomości. Jeżeli chodzi o temat wieku, to tutaj ten wymóg dotyczy tylko i wyłącznie jednego z dwóch kredytobiorców. Czyli wiecie, no jeżeli ktoś jest singlem i tylko sam podchodzi do kredytu, no to wiadomo, że w takiej sytuacji nie może być starszy niż 45 lat do 45 roku życia, czyli jak. W dniu, którym kończysz 45 lat, nie kwalifikujesz się już do tego programu. Jeżeli jest, powiedzmy, para, małżeństwo albo para wychowująca dziecko bez ym, związku małżeńskiego, no to w takiej sytuacji wymóg biegu dotyczy tylko i wyłącznie jednej osoby. Dobra, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka. Wymóg związany z brakiem posiadania jakiejkolwiek nieruchomości, tak? Czyli jeżeli Powiedzmy, miałeś nieruchomość, sprzedałeś ją, nie kwalifikujesz się. To nic, że twoja żona nigdy nie miała żadnej nieruchomości, i to będzie jej pieczo. Nie kwalifikujecie się oboje. Jeżeli macie rozdzielność, nie ma to znaczenia, do kredytu potrzebujecie podejść oboje. Jeżeli twoja dziewczyna miała jakieś nieruchomość, sprzedała ją, ty nie miałeś, nie macie małżeństwa, nie kwalifikujecie się. W takiej sytuacji może podejść do kredytu tylko jedna osoba. No na przykład właśnie ten mąż lub żona, która to strona nie miała nigdy wcześniej żadnej nieruchomości, pod warunkiem oczywiście, że ma zdolność kredytową. No z jest co na preferencyjnych warunkach. Wspominałem o tym z jednym z odcinków, także nie będę tego rozwijał, ale faktycznie może mieć to sens. Dobra, więc nie możemy posiadać żadnej nieruchomości. To dotyczy obydwojga. To dotyczy wszystkich kredytobiorców. O, może w ten sposób. Są od tego pewne wyjątki. No, na przykład, nieletni dostał w spadku mieszkania, mieszkanie, mieszkania. No i jest sprzedał przed tym, jak był pełnoletni. Kwalifikuje się. Osoba pełnoletnia otrzymała w wyniku, co ważne, tylko i wyłącznie, w wyniku spadku udział w nieruchomości nie większy jak 50%. I. Ten udział gdzieś został zbyt. Kwalifikuje się taka osoba. Nie został zbyty, nie kwalifikuje się. Dostała 51% udziału, nie kwalifikuje się. Tak? To są takie sztandarowe rzeczy. Można dostać kredyt na dokończenie budowy domu, można dostać kredyt na budowę, nie można dostać kredytu na, na działkę. Dobra, i teraz dla kogo jest ten program, a dla kogo nie jest? Więc ja uważam, że ten program przede wszystkim jest dla osób świadomych, które wiedzą, z czym mają do czynienia. Jeżeli kwalifikujesz się do tego programu, albo się nie kwalifikujesz, to w sumie nie ma znaczenia, ale chodzi mi o to, że świadomy, to znaczy, że ta osoba, która jest świadoma, rozumie, z czym ma do czynienia, czyli że ma do czynienia z niesamowicie łatwym sposobem na zbogacenie się w postaci zakupu nieruchomości na bardzo preferencyjnych warunkach. To jest clue tego. I teraz dla kogoś ten program? Po no, pierwsze, dla osób, które się łapią albo znają kogoś, kto się łapie, no bo wiecie, ty możesz znać swojego brata, który nie zdaje sobie sprawy, że takie program istnieje, a ty już wiesz, no bo oglądasz ten czy inne odcinki z mojej serii o bezpiecznym kredycie, do których cię zachęcam, no i możesz go poinformować. Także dla wszystkich osób świadomych, które rozumieją, z czym to się je, a jest naprawdę grubo, wspominałem o tym w innych odcinkach, ogromne dofinansowanie, brak wkładu własnego. I tak dalej, i tak dalej. Także jest to program zdecydowanie dla ludzi świadomych, którzy które chcą wykorzystać szansę, jaka się nadarza. Nie jest to program z kolei dla osób, które chcą na tym zarobić. Powiedzmy, wynajmujące mieszkanie: no bo tak jak już wiemy, można to robić na czarno, ale to jest nielegalne, odradzam. Jeżeli będziemy robić to legalnie, no to w tym momencie tracimy pozostałe następne dopłaty, tak długo jak wynajmujemy, w przedziale czasowym 10 lat. Jest to program dla osób, które chcą zarobić na nieruchomości, no bo wiecie, możecie kupić dzisiaj w tym programie za 2 lata sprzedać z zyskiem, za rok, za 7, za 10 lat sprzedać z zyskiem, także dla szerokiej maści flipperów może to być rozwiązanie, ale tutaj tak naprawdę największy zysk pojawi się w momencie od sprzedaży im później, tym lepiej, czyli na przykład po 10 latach. Tak? także może to być program również oczywiście dla inwestorów w nieruchomości. Jest to, także jest to zdecydowanie program dla wszystkich osób, które chcą gdzieś tam zainwestować swoje pieniądze w nieruchomość. Uważam, że nie jest to program dla osób, które chcą wnieść jak największy wkład własny i mieć jak najmniejszą kwotę kredytową, bo to jest kompletnie bez sensu. Wspominałem tutaj już w poprzednim odcinku o, o przykładzie z lokatą. Natomiast jest to świetne rozwiązanie dla wszystkich osób, które no mają minimum pieniędzy, tak? no bo w okolicach tych no poniżej 10 tysięcy złotych na koncie posiadając możemy kupić nieruchomość. Na, na kredyt mieszkaniowy. Słuchajcie, stworzyłem pod ten program Bezpieczny Kredyt 2% specjalne narzędzie, dzięki któremu możecie dostać odpowiedzi na wiele pytań związanych z tym programem. Innymi słowy, nauczyłem czat GPT programu Bezpieczny Kredyt 2% na podstawie na dzień dzisiejszy już ponad 700 pytań, które zadaliście w komentarzach bezpośrednio do mnie, gdzieś na Messengerze, na Instagramie, TikToku, Twitterze. Zebrałem to wszystko do kupy prowadziłem ten, ten program, nauczyłem go odpowiadać na te pytania. No i jeżeli zadajecie pytanie z sensem, to dostajecie prawidłową odpowiedź. Bazuje ten program, bazuje na, na ustawie, także na wiele pytań możecie uzyskać odpowiedź. Jak się dostać do tego programu? Już pokazuję. Wchodzimy na stronę internetową rmkredyty.pl łamane na bank wiedzy. Uruchamia nam się Messenger. W zależności od tego, no, wiecie, gdzie to uruchomicie, jak na telefonie, no to będzie troszeczkę to inaczej wyglądało, ale wszędzie zasada jest identyczna. Klikamy, rozpocznij. Następnie, mam pytanie: bezpieczny kredyt 2% i mam swoje pytanie. Ok, zadajmy jakieś pytanie: Czy można w tym programie kupić nieruchomość bez wkładu własnego? Czekamy na odpowiedź. W tym momencie odpowiedź jest wysyłana do, do bazy danych, sprawdzana, wiecie, z... no, nie będę tego omawiać dokładnie. W każdym razie około 30 sekund czekamy na odpowiedź. I oto ona. Tak, można w tym programie kupić nieruchomość bez wkładu własnego, ale cena transakcyjna nieruchomości nie może być wyższa niż 500 tysięcy złotych. W pozostałych przypadkach wkład własny do banku obowiązuje w wysokości minimum 10%. Ok, spróbujmy czegoś Trudniejszego. Jestem u siebie na YouTubie w filmie Program Bezpieczny Kredyt 2%. O tym, jak maksymalnie wykorzystać ten program. Zobaczmy strefę komentarzy. I tak, kiedy najlepiej zgłosić się na wyliczenie zdolności kredytowej? Czekać na oficjalne kalkulatory w bankach? Okej, okay, to nas trochę nie interesuje. Do nas, do nas, moi drodzy, na kontakt zgłaszajcie się w sprawie zliczenia zdolności kredytowej. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w stanie ocenić mocno tą zdolność, ale nie mamy jeszcze kalkulatorów. Nagrywam to. 14 czerwca. Lada. Ok Natalia się tutaj włączyła. Nie mamy jeszcze tych kalkulatorów, ale będą za chwilę. Ok, pytanie. Jestem w związku nieformalnym z partnerem. Nie mamy wspólnych dzieci. Mieszkamy w mieszkaniu stanowiącym własność partnera. Czy ja mogę samodzielnie ubiegać się o kredyt 2%? Czy też posiadanie mieszkania bez partnera powoduje, że nie spełnia warunków do tego kredytu. No, według mnie nie kwalifikuje się, ponieważ osoby bez dzieci, bez związku formalnego nie mogą ubiegać się o tego typu dofinansowanie. Każda z osobna jak najbardziej, ale wspólnie. No, nie bardzo. Także zaraz zobaczymy, co na to odpowie Chat GPT. Okej, okay, i oto ona. Tak możesz samodzielnie ubiegać się o kredyt 2%, nawet jeżeli mieszkasz w mieszkaniu, które stanowi własność Twojego partnera, o ile nie posiadasz innej nieruchomości na własność. Warunkiem jest spełnienie pozostałych wymagań programu. Chyba już rozumiecie, do czego zmierzam, tak? Jeżeli macie pytania związane z bezpiecznym kredytem 2%, czy się kwalifikujecie, czy nie, masę innych rzeczy. Po prostu wchodzicie na stronę internetową rmkredyty.pl łamane na Bank Wiedzy. Klikacie, rozpocznij rozmowę. Mam pytanie: bezpieczny kredyt 2%. No, i mam swoje pytanie. Zadajecie pytanie i wola, dostajecie odpowiedź. Także sądzę, że dałem Wam nie rybę, a wędkę. Także działajcie z tym tematem. U siebie. Oczywiście, piszcie też w komentarzach, jeżeli nie znaleźlibyście, nie znaleźlibyście odpowiedzi. No jednak jest to program, tak? Czasami nie ogarnia, więc jeżeli macie pytania, piszcie je po prostu w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie. Natomiast to dużo się dzieje, także nie, nie jestem w stanie odpowiedzieć aż na tak dużo zapytań. Po co stworzyłem ten program? Dzisiaj jest już ponad 400 osób, które dostały odpowiedzi związane z tym programem w ten konkretny sposób. Większość ponad 94% jest pozytywnych, także na dużo z nich patrzę, tak? Po prostu oglądam, stąd, stąd wiem, że on cały czas tych bowoli, żadnych nie strzela, jest, jest dobrze. Także zachęcam Was do skorzystania z tego programu, a przed nami kolejne odcinki, między innymi o tym, jak się przygotować do programu Bezpieczny kredyt 2%. Opowiem o kosztach, o ścieżce konkretnie co zrobić, żeby się najlepiej przygotować do tego programu. No i jeden z ostatnich odcinków, bo nie wiem, jeszcze na czym zakończę na ten moment. Idziemy w stronę 7-8 odcinków, link dostępny do wszystkich jest, linki do wszystkich filmów są już dostępne na dole w opisie pod filmem. Jeden z ostatnich filmów to jest jak na maksa wykorzystać program Bezpieczny 2%, bo dofinansowanie to jest jedno, ale jeszcze nieruchomość przed nami, tak? Mamy 10 lat tam mieszkać, więc warto byłoby, żeby ta nieruchomość spełniała nasze oczekiwania. I między innymi o tym rozmawiam z Natalią Jali, także zachęcam do odcinka następnego. A my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Cześć.